Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym filmie ze Śląska. Tak, macie to. Wiele osób pisało, kiedy w końcu przyjedziemy na Śląsk, kiedy zjemy tutejsze kebaby, kiedy w ogóle sprawdzimy po prostu Śląsk. Więc jesteśmy. Naszą przygodę na Śląsku zaczynamy w mieścinie, która nazywa się Mysłowice. No i oczywiście zajmiemy się tutaj kebabami. W Mysłowicach właśnie tutaj jest lokal, który nazywa się Kebab Ualika. W sumie ten kebab ma nawet dwa lokale. Jest to miejsce, którym wręcz mnie zasypaliście, bo jak napisałem na Instagramie, że lecimy na Śląsk, spytałem Was, co polecacie. Większość wiadomości wyglądała tak. Kebab Ualika, musisz Alika koniecznie. Wiele osób twierdzi, że jest to najlepszy kebab na Śląsku. Jeden i drugi lokal ma bardzo dużo opinii. Każdy ma ponad 2000 opinii, a średnia ocena jest naprawdę całkiem niezła. Teoretycznie najlepszy na Śląsku. Słuchaj, no. W końcu zjemy coś dobrego? Kurde, no nie wiem. Tam chyba kulka się kręci. Ale no, mówią, że najlepszy, że mula. Dobra kulka nie jest zła. Dobra, ale żeby nie było aż tak kolorowo, nie pójdziemy dzisiaj tylko do Alika i nie będziemy jeść tylko najlepszych rzeczy, no bo wiadomo, że naszym żołądkom musi też się trochę dostać. Za co to nie wiem, no ale wiecie o co chodzi. Sprawdzimy sobie dzisiaj kilka kebabów w Mysłowicach, będzie ich 4 albo 5. Wiem, że jest chyba 9, no ale bez przesady. Zresztą wybrałem te, które mają trochę tych opinii, bo widziałem jakieś takie dwie budki, które mają 30 opinii. Pierwszym kebabem, którego zjemy na Śląsku, którego zjemy tutaj w Mysłowicach, jest kebab Nemrut. Widzicie to już za mną? Lokalik zebrał 960 opinii na Google, a średnia to jest 4,2 gwiazdki, więc zapowiada się całkiem smacznie. Głodny? Głodny. No i gitara. Idziemy. Jak ten kebab jedliście tutaj? No, tak. Najlepszy. Najlepszy? No, najlepszy. Trzymajcie się, hej. Jak ten kebab tutaj? Dobry, bardzo. Dobry? Siemano. Piony zbite, wiesz co chodzi. Ja jestem na suplementach i jestem ostatnio strasznie głodny. Ciągle. Poprosiłbym małego, cienkiego. Mięso mieszane, sos mieszany. Kebaba zamówiona, oczywiście mięso mieszana, sos mieszana, 17 zł, rozmiar mały. Zła wiadomość, nie ma dzisiaj pity. Ogólnie pita jest, dzisiaj się skończyła, więc będzie tortilla. Siemano. No i jesteśmy skazani na tortillę. Bywa i tak. Lokalna młodzież mówi, że to jest najlepszy kebab. Zobaczymy. Podobno Alik najlepszy. A ty co ty myślisz o tym wszystkim? Nigdy nie jadłem tutaj na Śląsku kebaba, więc nie powiem ci. A będziemy jeść jakieś kluski? Te? Śląskie? Tak, będziemy jeść regionalne rzeczy. Mieliśmy dzisiaj w ogóle dwa inne filmy nagrywać. Jeden lokal okazało się, że jest czynny tylko od czwartku do niedzieli, a jest poniedziałek. A drugi lokal okazało się, że dzisiaj po prostu jest nieczynny. Zostaliśmy wywieszoną kartkę, że dzisiaj lokal jest nieczynny. Miały to być tradycyjne potrawy, tak można w sumie powiedzieć. Mam już tutaj nasze zawiniątko, proszę Państwa. Tak jak mówiłem wcześniej, 17 zł. Jest to dosyć małe, nie ma co ukrywać. Mięso wołowina, oczywiście kuleczka, no a drugie mięsko do wyboru kurczaczek. Jakby miało być inaczej. Sos oczywiście mieszany. Bardzo dużo dzieciaków w sumie można powiedzieć, chociaż nie tylko dzieciaków. Podeszło i powiedzieli, że to jest najlepszy kebab, że wcale Ualika nie jest najlepszy. Zobaczymy. Słuchajcie, bardzo małe to jest. Malutkie, ja to trzymałem w ręku i naprawdę. Pierwsze, co mi się przypominał tutaj, jak widzę ten przekrój tego, pamiętasz w Szczecinie ten kebab na Wernychory? Trochę podobnie, chociaż tam był bardziej wypełniony i więcej kolorów miał. Próbujmy. Powiem Ci szczerze tak, pierwszy kebab od prawdopodobnie tygodnia u mnie. Niesamowicie się cieszę. Kebab sam w sobie nie jest duży, ale jest wypchany i tego mięsa jest tutaj solidnie. Czerwona kapusta, biała kapusta, ogórek kiszony. Wszystko fajnie tutaj chrupie. No oczywiście kula, no wiadomo. Ale nie mielonka, nie pasztet kebabowy. Jest całkiem przyjemny ten kebab. I nawet jakoś ta tortilla mi tak nie psuje mi humoru. Miłe zaskoczenie, ponieważ wzięliśmy sos mieszany i rzeczywiście czuć pikanterię. Czuć to, że jest mieszany, a nie tak jak w większości kebabów, na które trafiamy. Bierzecie sos mieszany, a tak naprawdę w ogóle to nie jest ostre. Tutaj fajnie rozgrzewa. No, no. Jeśli chodzi o łagodny sos, to tak naprawdę ten ostry go zdominował. Nie czuć tu jakiegoś konkretnego łagodnego sosu. Ja lubię ostre, mi to pasuje. Nie jest ta ostrość też tutaj jakoś przesadzona. Całkiem przyjemny kebab i sporo mięsa. Zjadam całego. Smacznego. Dziękuję. Jakby to było w picie, byłoby dużo lepiej, ale i tak jest całkiem nieźle. Jak na pierwszy kebab, nie oszukujmy się, miejsce wygląda jak typowa buda z kebabem, ale jest naprawdę uczciwie. Dobre sosy, dużo mięsa, kula spoko jakości i nie jest tylko kapucha. Będziesz zadowolony, bo chociaż ogórek czasami chrupnie. No. Powiem tak, nie będę go tutaj jakkolwiek teraz oceniał od 0 do 10, nic z tych rzeczy. To był pierwszy kebab, jaki zjedliśmy na Śląsku, jaki zjedliśmy w Mysłowicach. Zobaczymy sobie resztę i będziemy po prostu porównywać. Będzie taki ranking, rozumiesz? Wiesz o co chodzi. Na razie, miłe zaskoczenie, całkiem smacznie, względnie tanio, przyjemnie. A wiesz, czemu się tak cieszę? Bo masz kebab. To raz. Mnie nie uwierzysz, ale ja też nie jadłem w ciągu tego tygodnia, który się praktycznie nie widzieliśmy kebaba. No jadłem Iskendera, jeśli wiecie co to jest, polecam. Soczysty jest. Człowiek tęsknił za kebabem. Ta miłość jednak do kebaba to jest coś wspaniałego.
Kebab rozumie, kebab nie pyta nic. Dobry osiedlowy kebabik, dużo mięsa, jest fajny, wilgotny, jest dużo sosu. Jest ten ogóreczek tutaj, nie kłamałeś, rzeczywiście chrupie. To jest przystanek, więc klasykiem będzie to, jak powiem, że wysiadając z tego autobusu, jeśli miałbym ochotę na kebaba, chętnie bym go tutaj zamówił. Zjadłbyś jeszcze raz? Zjadłbym jeszcze raz, pierwszy kebabik, fajny. Na drugiego kebaba nie musieliśmy wcale daleko jechać, bo w ogóle mam wrażenie, że to jest ta sama ulica. Jakiś kilometr dalej od poprzedniego kebaba jest kebab Istanbul 34. 222 opinie, średnia 4,4 gwiazdki. Sprawdźmy tego śluzaka. Chodźcie. Dzień dobry. Dobry wieczór. Poproszę małego, cienkiego, w cieście mały, mieszane mięso, mieszany sos. A mamy tylko jedno mięso? Dobra, okej. Okay. No to wołowinka. Kartą poproszę. Dowiedzieliśmy się, że tutaj jest tylko zawsze wołowina i to nie jest tak, że dzisiaj zabrakło kurczaka. Zjecie tutaj tylko wołowinę. Kuleczka. Ale czy dobrą? Sprawdzimy. Dzięki. Dzięki. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Musimy się ukrywać w samochodzie, ponieważ Wojciusiowi jest zimno i nie wziął bluzy niestety. A mówiłem, weź bluzę, bo nie wiadomo jak to się skończy. Mieliśmy iść do restauracji dobrej, a jemy kebaby. Co prawda kebaby nie są złe, ale no, bluza by ci się przydała, tak? Mamy tutaj kebabika i znowu jest to tortilla, mimo że w menu i w sumie w rozmowie z panią wynikało, że będzie to ciasto cienkie, no ale jest tortilla. Tak jak wam mówiłem, jest tylko wołowina, ale widzisz jaki on jest wypchany? Mhm. Mega jest wypchany mięsem. Mega, mega, mega. Mega dużo mięsa jest. Lokalik taki troszeczkę, no, jak byś nazwał? Buda z kebaba. Lokalik taki typowa, no typowa buda z kebabem, nie ma tutaj co mówić. Kebab shop taki, wiesz o co chodzi. Dobra, wgryzam się, a no jeszcze to co wam muszę powiedzieć, złotówkę droższy niż poprzedni. Ale wydaje mi się, że trochę większy. Powoli zaczynam się chyba przekonywać do tych tortilli, jeśli to jest tak zawinięte. Taki, wiesz, ściśnięty rulonik. Jeszcze wyjedziesz stąd i będziesz fanatykiem tortilli. Mhm. Podoba mi się to, że warstwa tej tortilli jest cieniutka. Nie ma opcji, żeby cię zamolił chleb, zamoliło ciasto, wiesz o co chodzi? Parują szyby już. No tego kebabu już ci ciepło jest, tak? Mhm. Już ci nie jest zimno? Powiem tak, mięso takie samo jak w poprzednim kebabie. Nie ma tutaj w ogóle czego się doszukiwać. Znowu to jest kula, znowu kula wołowa. I nie zdziwiłbym się, jakby to była kula tego samego dostawcy, szczerze. Nie zdziwiłbym się, bo smakuje bardzo podobnie. Znowu jest pikantny. Spoko to jest. Nie żałują tutaj ostrego sosu. Nie boją się dać do pieca, wiesz o co chodzi? Tutaj z warzywami jest trochę inaczej, bo ogórek nie jest kiszony, tylko jest świeży. I jest chyba tutaj jakaś sałata, a nie kapuszka. Lodowa. Kurde, no czy lepszy? Bardzo podobny, tylko chyba jednak wolę jak ta kapusta mi chrupie. Tutaj jest trochę tego ogórka, wolę kiszonego niż świeżego. Postawiłbym je na równi. Jeden i drugi mi całkiem smakuje. Wiadomo, że to nie są kebaby kraftowe, wiadomo, że to nie są kebaby rzemieślnicze, wiadomo, że to jest kula i tak dalej. Ale są takie dosyć uczciwe. Dużo mięsa tutaj jest. Nie zasusza, jest soczysty. Do zjedzenia, ale chyba wróciłbym tam, bo bardziej mi te warzywa smakują. Wolę ogórka kiszonego, wolę jak jest trochę tej kapuszki, jak ona chrupie. Tutaj też chyba jest trochę kapusty, wiesz? To też jest kapusta. Pekinka. Tu jest trochę pekinki. Oj, gorzkiej. No ta pekinka jakaś gorzka, kurde. Wcześniej tego nie czułem. Nie jest zły, ale wolałbym... Oj. Oj, gorzko jest teraz. No. No tutaj minusik zdecydowanie za to, że pekinka jest gorzka. Widocznie wcześniej jej nie było, jest tutaj na końcówce mojej. Wolałbym tamtego, ale gdyby nie ta gorzka pekinka tutaj, myślę, żeby na równi mogły być. Ktoś puka, ty. Coś się dobija do nas. Masz pieniądze? Ty chyba nas kojarzył tutaj. Możliwe. No. No nie, bo oni zdjęcia są z nami robią. My zjeść tylko przyjechaliśmy. Tylko kiebaba gdzieś ma. Taka gorzka i tak widzicie, jem, więc jeden i drugi kebab jest zjadliwy. Jak lubicie kebaby, będziecie zadowoleni. Byłem mega stęskniony za kebabem. Ale mimo wszystko poszedłbym tam. Dla tego ogórka kiszonego i dla tej czerwonej kapustki. A ja za tobą. Uch, najadłem się, już jestem najedzony taki. Zjadłeś takie dwie małe, ludzkie połówki tylko. Dobra, na razie pierwsze miejsce Nemrut, drugie miejsce Istanbul. Ale no zależy co ty powiesz. To jest takie fajne zjawisko, że to mięso opatula tak naprawdę tą małą ilość tych warzywek w środku, nie? Ale juicy. Gada do ciebie? Mhm. Ja od razu wyczuwam ten gorzki posmak taki. No jest to kebaba, w której troszkę wyczuwalna jest gorzkość. Tu mi się rozwala. Może nie jakoś bardzo, ale smakował mi ten pierwszy bardziej. W tym jest rzeczywiście trochę mniej warzyw i wyczuwam tą gorzkość. Nie wiem, czy gdyby się o tym wcześniej nie powiedział, bym to czuł. Ale rzeczywiście przy pierwszym gryzie od razu już to poczułem. Weź ze samej pekinki zjedz. Cholernie gorzko. No, ale bez pekinki. Jakby tak, o. Całkiem dużo mięsa, to na duży plus. Jest wilgotny, pekinka gorzka. Ale jeśli one są tak blisko siebie, poszedłbym do Nemruta, no. Tutaj coś to jednak nie pasuje mi. Tutaj to mięso też jest podgrzewane na tym
Na grillu. Na grillu. Jak w wariacie. Niżej, pod tego Nemruta. Tak. Pod Nemrutem. No. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej? Jedziemy, bo głodny człowiek. Kolejnym kebabem, jakiego będziemy jeść w Mysłowicach, jest kebab, oryginalny kebab Elif. Mimo, że miał być to prawdziwy, oryginalny kebab u Turka. Antalya. Tak to się nazywało wcześniej, tak się nazywa teraz. Pod tym adresem jest po prostu Elif. Sprawdzamy. Jakie opinie? 3,9 tylko. No to taki, wiesz, przygaleryjny kebab. Przygaleryjny kebab. 250 opinii. No jak na razie najsłabiej oceniany kebabik. No ale zobaczymy. Dobry. Poproszę małego na cienkim, mieszane mięso, mieszany sos. To jest wołowina, czy co to jest? Wołowina albo kurczak mieszany mięso. Tak, okej. Okay. Takiego, tak? Mieszany, tak. W końcu udało się zamówić 19 zł, czyli jak na razie najdroższy kebab, a wziąłem to samo co wszędzie, czyli mięso mieszane, sos mieszany i rozmiar mały. Niestety panowie nie zgodzili się, żeby nagrać tutaj mięso, więc odpuszczamy, ale mogę wam powiedzieć, że mięso wygląda tak samo jak wszędzie, czyli kula. Czekamy na kebab. Tak się prezentuje kebab Elif, proszę państwa, 19 zł, tak jak mówiłem, na razie najdroższy kebaba. No wypchany jest znowu, oni fajnie to zawijają tutaj te kebaby, że w środku są warzywa, tak jak już zauważyłeś przy ostatnim. Spoko to wygląda w przekroju. No cóż, no nie zawsze uda nam się nagrać mięso. No nie wszyscy są po prostu pozytywnie nastawieni do kamery. To jest w sumie zrozumiałe. Znowu mamy do czynienia z tortillą. Oni tutaj nazywają tortillę ciastem wszędzie. Ciasto to jest ciasto, a tortilla to tortilla. Ja myślę, że u Alika, w tym najlepszym, do którego zaraz zresztą jedziemy, że zjemy pitę w końcu jakąś. Fajnie by byłoby. Sprawdźmy ta kebaba. Lecę dalej. Tutaj chyba jest w ogóle najwięcej warzyw, tak mi się wydaje, bo jest tu kapusta czerwona. Jest ogórek kiszony. Czy to jest jalapeno? Jalapeno. Ciekawe rozwiązanie. Raczej nie występujące na ogół w kebabach. Ale mi to nie przeszkadza w sumie. Znalazł się tu nawet też jakiś pomidor. Powiem tak, wydaje mi się, że to mięso tutaj jest najmniej soczyste ze wszystkich do tej pory. Mimo to, że jest tłuste, to nie jest takie, no też ciężko, żeby kula była soczysta. No chociaż zdarza się to. Tutaj jest trochę sucho, jeśli chodzi o to mięso. Kula wydaje mi się, że znowu jest bardzo podobna do tych wszystkich, które tutaj jemy, ale jest po prostu bardziej sucha. Nie wiem, czy dłużej leżała. Też widziałem, że to było na tej płycie leżało to mięso, wiesz, grillowej. Więc może już jakiś czas leżało. Chociaż ruch był, no pan, który był przed nami, całą torbę kebabów zawinął, więc chyba na ruch nie narzekają. Chyba, że to był taki złoty strzał po prostu dzisiaj, wiesz. Jak ten sos biały, bo on wygląda jak taki koperkowy trochę. No nie, koperkowy nie jest, jest czosnkowy. Na pewno plus tutaj za te warzywa, bo widzę, że jest nawet cebula czerwona tutaj. Także tak, jest ogórek, jalapeno, cebula biała, cebula czerwona, kapusta czerwona. Chyba jeszcze jest pekinka, jest na pewno pomidor, dużo warzyw. No ale mięso jest suche. Mimo, że jest dużo sosu, to jednak czujecie, że mięso jest trochę przesuszone. No w porównaniu do tych dwóch poprzednich, tam było mniej warzyw, ale samo mięso było bardziej soczyste. Tu jest po prostu sucho. Im dalej gryzę, tym jest bardziej słony. No rzuca się ta sól tutaj. Jak dla mnie, mimo że warzyw jest tutaj najwięcej, no to się robi po prostu taki śmietnik z tego. Bez wszystkiego aż za dużo dla mnie. W moim rankingu ostatnie miejsce, no i najdroższy. Kosztuj w takim razie. Pobrudziłem sobie palce tym sosem białym. Typowo człowieku sos jak do pizzy, moim zdaniem. Taki czosnek. Czosnek z takim koperkiem delikatnym. To mięso jest, to mięso trochę przysusza. Tak, że weźmiecie dwa gryzy, już po prostu ciężko jest wam to dalej połknąć. Posmaczek kuli jest taki zdecydowanie narzucający się tutaj. W tych dwóch poprzednich kebabach wydawało mi się, że to mięso było bardziej takie zbite. Tutaj ten kebabik jest taki luźniejszy moim zdaniem. No to nie wpływa jakkolwiek na smak. Nie no, wielkościowo jest ok, ale szczerze mówiąc brak mu takiego charakterystycznego smaku. Bardzo słone i takie bezpłciowe bym powiedział. Te sosy mogą być słone, no bo warzywa raczej też nie są posolone. Więc chociaż kule pewnie różnią się ilością soli w składzie, nie? Zdecydowanie najbardziej słony kebab jak do tej pory. Tego akurat bym nie powtórzył. Jedziemy dalej. Ja nie narzekam raczej na sól nigdy, ale tu jest mega słony, aż tak macie takie cierpkie usta od niego. No niestety, nie dość, że tak naprawdę najdroższy. Może za tą ceną idą te warzywa, ale jakby one w ogóle nie rekompensują smaku. Sosy są chyba przesolone, no bo wydaje mi się, że kuli właśnie się nie dosala, no ale może tak jak mówisz właśnie, co kula to inna ilość soli może po prostu. Nie był to pasztet kebabowy, nie był to taki naprawdę słaby poziom, ale tutaj ta sól, ta taka cierpkość taka, no pić mi się chce bardzo. Jedziemy teraz na kebaba, na którego prawdopodobnie czekają wszyscy. Najbardziej chyba czekam ja. No jest to podobno najlepszy kebab w Mysłowicach, a niektórzy też twierdzą, że najlepszy na Śląsku. Kebab u Alika. Jedziemy. No i jest. Ten upragniony, ten legendarny i ten owiany tą sławą, że jest podobno najlepszym kebabem na Śląsku. Kebab u Alika. W zasadzie kebab u Alika 2, bo tak się nazywa lokal, który widzicie za mną. Jest to drugi ich lokal. Pierwszy znajduje się około kilometra od nas, więc w ogóle to jest niesamowite, jakie jest zapotrzebowanie na kebab, że kebab u Alika ma dwa lokale praktycznie obok siebie i to się kręci. Ich drugi lokal, czyli właśnie ten, ma 2600 opinii i 4,6 średnią gwiazdki. Sporo. Sporo. Dużo opinii, dobra średnia, ale zresztą ilość ludzi w lokalu w tej chwili o 21 w poniedziałek mówi sama za siebie. Kebab jest lubiany tutaj. Kebab jest szanowany tutaj. Zjedzmy kebaba tutaj. Chodźmy. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, ale w ich logo jest hot dog. Zobaczymy, ty. Trzeba się zapytać może. Hot
Są zestawy obiadowe tutaj, są nuggetsy, jest jakiś party box, ale o co chodzi z tym hot dogiem w logo? O, takiego ziemniaczka to by zje? Chcesz takiego ziemniaczka? Mm-hmm. Bez kitu? Mm-hmm. Zmieścisz? Mm-hmm. Dzień dobry. Proszę małego, mięso mieszane, sos mieszany. A kurczaka nie ma? Nie, nie mamy. To mieszane. Ale mieszanina jest taka podobna do kurczaka. Okej. Okay. Tu zmieszajmy. Mhm. Dobry, pytanko mam o mięso. To jest wasze mięso, robicie je sami? Dostawców mamy. Okej, okay, super. Proszę bardzo. Dzięki. Dobra, proszę Państwa, mamy tutaj w ogóle inne mięso niż wszędzie, ponieważ pierwsze mięso to jest wieprzowina, a drugie to jest cielęco indycze. No wieprzowego jedliśmy w Szczecinie, makwak i barrab. Cielęco indyczy chyba u Buły w Krakowie, coś tam było z cielęciną. Tak, możliwe, tak no. Mi się kojarzy. No dobra, najtańszy kebab rozmiarowo wcale nie odstaje od tych wszystkich poprzednich, a 16,50 za kebaba to w ogóle rzadko spotykane. No chyba, że u maszyn na Bemowie, na tych krzesełkach tam wiecie o co chodzi. Znowu jest tortilla, ale jakaś taka inna. No chyba nie inna, chyba taka jak wszędzie. Pytałem pani kierowniczki, czy robią sami mięso, no bo zdziwił mnie ten wybór tutaj rodzajów mięs. No nie, zamawiają mięso, mają mięso od dostawcy. Nie no, ta tortilla chyba jest inna. Taka jakaś bardziej śliska niż wszędzie jest. Tak troszkę wygląda inaczej, no. Pachnie to jak normalny kebab. Nie pachnie jakoś jak wieprzowy, cielęcy. No zobacz. Mhm. Normalnie pachnie. Kebaba normalna. Dobra, słuchaj. Wypadałoby chyba go spróbować. Tam w ogóle bardzo dużo rzeczy było różnych. Nie dość, że frytki. Ty chciałeś frytki, bo zobaczyłeś te kręcone. Zorientowaliśmy się, że zamówiłem złe. Trzeba było zamówić frytki, które się nazywają twistery. Byś wtedy dostał twistery, a dostałeś zwykłe frytki. Mhm. Dobra, no wgryzam się. Nie będę was tu przedłużał. No już trzeba po prostu spróbować. No to jest podobno najlepszy kebab na Śląsku. No kochani. 2600 opinii to ma. No dobra, spróbujmy. Ta tortilla mnie tutaj zaskakuje, jest taka miękka, jest takim... Jakby w ogóle jakbyś nie jadł tortilli, tylko samo mięcho jakbyś jadł. Pani mi też mówiła, że to mięso wieprzowe to jak kurczak smakuje. I rzeczywiście nie czujesz, że jesz kebaba wieprzowego, w ogóle nawet by ci do głowy nie przyszło. Jakbyś nie wiedział i byś to zjadł, to by ci w ogóle nawet do głowy nie przyszło, człowieku, że to jest jakiś wieprzowy kebab. Do głowy by mi nie przyszło. Nie ma szans. No, słuchaj. Jeśli chodzi o to drugie mięso, cielęco indycze, jest bardziej zbite jakby. Jest mniej mielonką, kumasz. No ale jeśli chodzi o smak, jakbyś mi powiedział, że to jest klasyczna wersja, jakbym nie patrzył i bym go zjadł, jakbyś mi powiedział, że to jest miesiana, po prostu kebab, normal, nie powiedziałbym. Nie czuć? No nie czuć, ale dobry jest. Jest fajny ten sosik łagodny, bo przede wszystkim go czuć. Jest leciutko słodkawy. No i znowu naprawdę czuć pikantność. To mi się podoba w tych kebabach tutaj, że naprawdę są ostre. Ale czy on jest lepszy od tego pierwszego? Od tego Nemruta? Kurde, no to jest najtańszy. A jest tak samo dobry jak ten pierwszy. Nawet, no może tyci lepsze sosy ma tutaj. Kapkę. No kurde, ta tortilla w ogóle tu jest taka śmieszna białatka. Ja myślę, że wiesz dlaczego oni tutaj wygrywają i są tacy niby najlepsi. Przez lokal. Przez to, że w sumie cztery panie tam były. No może to nie jest dlatego. Lokal, obsługa, wybór. Ogromny wybór w menu. Tam masz krążki cebulowe, masz kurczaki, masz zestawy obiadowe, masz burgery, masz nawet kebabo burgera jakiegoś tam. Jest tu taki zrobiony taki fast food. Tak samo jak w McFucku, pamiętasz, to wyglądało jak jakiś taki fast food w Stanach, tylko że polski jakby. Mhm. Tutaj jest podobnie, fajnie to wszystko po prostu działa. Różnią się tym mięsem, że jest wieprzowe i że jest cielęco indycze. Dobre to jest. To jest dobry kebab, naprawdę. Czemu nie ma pity? Wszędzie ciasto. Czemu nie ma pity tutaj na Śląsku? Ja nie powiem, że to jest najlepszy tutaj kebab. Powiem ci tak, zależy od humoru. Dałbym go raczej na równi z tym Nemrutem. To by było w zależności od humoru, po prostu. Raz idę tu, raz idę tu. Może tutaj pozycja z frytkami, bo też do wyboru w ogóle wariantów jest milion. Wiesz, rozwala głowę, nie? Mhm. Dobre, ale nie odbiega jakoś super mocno od tego pierwszego Nemruta. No ale powiem ci, że z tym mięsem, no to jest takie, że naprawdę, jakbyś nie wiedział, to byś... No, jest troszeczkę lepsza konsystencja, bo bardziej gryziesz mięso niż mielonidasa. Rozumiesz? Aha. Dobry, lepsze sosy trochę ma niż Nemrucik, ale Nemrucik na przystanku taki, szybki kebab, ideolo. Myślę, że tutaj ta cała otoczka wygrywa, że to jest takie miejsce, w którym można też spędzić sobie jakoś czas. W Nemrucie, no tak średnio tam, raczej nie bardzo, nie? Jeszcze jest najtańszy, no to chyba musi być najlepszy, tak szczerze. Jeśli nie jest gorzki. Nie jest gorzki. No to zasługuje pewnie na to miejsce. Zasługuje? Nie wiem, bo nie próbowałem, jeszcze mi nie dałeś. Myślisz, że zasługuje na pierwsze? No jadłbym. Mieszkając tutaj, jadłbym. Ale Nemruta też bym zjadł czasami. I tego też czasami. Tu możesz przyjść, wiesz, posiedzieć. Na lokal. No i chyba przez to zasługuje na pierwsze miejsce. No i ta cena, 16,50, słuchajcie. Podsumowując, pierwsze miejsce Alik, ale Nemrut też byłby wybierany tutaj. Byłby jedzony i też uważam, że należy mu się szacunek. Naprawdę. Smaczne te kebaby tutaj, rekogułem. Dziwne, że tej pity tutaj nie ma nigdzie. Mhm. Tu trzeba otworzyć kebaba z pitą i to będzie
prawdziwy numer jeden, stary. Całkiem pozytywny odcinek. Całkiem pozytywne kebaby. Na pewno dużo lepszy poziom niż w Toruniu. No tam, mimo że wszędzie była pita, to jakoś to było przesalone, tu jakieś były dziwne sosy, tu jakieś obiadowa surowa, wiesz co chodzi. Tutaj nawet ten najgorszy, mimo że był przesalony, był do zjedzenia. No a mrucik i jalik całkiem przyjemne, mimo że nie ma pity. Ja bym czasem się skusił. Zjadłbyś? Zjadłbym. Najedzony, podjadłbym. No dobra, dajemy głos ekspertowi w takim razie. Frytki nie wiem, czy są domowe, ale są dobre. Są, pomimo tego upływu czasu, przez który opowiadałeś o swoim kebabie, są nadal chrupiące i nadal ciepłe. Mhm. Są dobre, dobrze zblanszowane. Hmm? Chyba dwa razy pieczone, nie? Tak, tylko ja wolałbym nadal te twisty. Pożałowałeś chłopakowi. Bo wiecie, które fryteczki chciałem? Te, które są w McDonaldzie, jako zimowe chyba. Te zakręcone. Jakiś dziwny jest ten placek, taki na tyle wilgotny, że aż folia aluminiowa się do niego przykleja. Zdecydowanie najdziwniejszy placek, taki... To już beskitu można trochę ciastem nazwać, nie? Taki pod naleśnika trochę, bym powiedział. Taki miękutki. Ja ci mówię, raz Nemrut, raz Alik. Zdecydowanie. Jedliśmy już tyle dobrych kebabów, że ciężko tak naprawdę, jeśli jakiś kebab nie jest już tak wybitny, powiedzieć o nim, że jest dobry. No, są to smaczne kebaby, oczywiście, że tak. No muala nie będzie. No. Nie będzie to muala. No, w tym mięsie rzeczywiście ja nie czuję, że jest jakkolwiek ono inne. Kapucha, wypełnienie jest tak naprawdę klasyczne, jeśli chodzi o te warzywa. Nie zasusza, no ale szczerze mówiąc, pisali ci, że jest to najlepszy, że lepszego już nie zjemy, tak? To rzeczywiście ten jest bardzo wysoko, no ale jeśli chodzi o taki ogólnopolski ranking, to jeśli, nie wiem, mało podróżujecie, na przykład jesteście ze Śląska, no to musicie pojeździć za dobrym kebabem. No ale samo to, że nie ma tu pity nigdzie, no to już wiele mówi, nie? Ja nie wiem, czy naprawdę wywolicie tą tortillę. Dla mnie ona jest jakaś taka za miękka. Ta pita moim zdaniem dodaje dodatkowego smaku, no. Tutaj ta tortilla, no to jest takie miękkie ciasto, takie papierowe to się trochę robi w pewnym momencie, no. Dlatego ta folia tu się jeszcze cała przykleja. Nie jest to najlepszy kebab i myślałem, że będzie on trochę lepszy, szczerze mówiąc. No zdecydowanie z tych, które jedliśmy dzisiaj, jest najlepszy, muszę ci przyznać. A myślę, że oni przez ten lokal tak tutaj gadają, bo spędzają tu czas po prostu. No i tak, no. To były kebabowe Mysłowice. My się ze Śląskiem jeszcze nie żegnamy, jeszcze trochę tutaj będziemy. Sporo jest do nagrania, nadal możecie pisać swoje rekomendacje, nie tylko ze Śląska, ale z całej Polski, czy do mnie na Instagramie, czy po prostu tutaj na dole w komentarzach. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, zachęcam również do nadrobienia sobie filmów moich, bo wiem, że często jest tak, że piszecie do mnie: ej, musisz jechać tu, musisz zjeść to, a ja już tam byłem. Ja tam byłem miesiąc temu, może dwa miesiące temu. Był film. Sprawdźcie filmy, dlatego warto nadrobić sobie filmy i wiedzieć, co się dzieje. Pozdrawiam serdecznie. Ciao.